No witam, wiem, że trochę rozpędziłem się z tymi robieniem filmików, a akurat dzisiaj mam czas, żeby móc trochę nadrobić te straty. Dlatego jeden po drugim idą te filmiki, jak ciepłe bułeczki, jak mówiłem wcześniej tam w tym filmiku. Pamiętacie może, no na pewno może pamiętacie, DVD, odtwarzacze DVD przenośne. No właśnie, to do dziś jeszcze są w sprzedaży, widzę. Też spadły, pamiętam. Do dziś. Bo tam nie raz patrzę. Kto w ogóle ma taki przenośny mały odtwarzacz DVD, żeby sobie oglądać, gdzie tam, nie wiem, czy jedziecie tramwajem, czy autobusem, czy w samochodzie. Kto w ogóle ma taki przenośny odtwarzacz DVD do oglądania filmów? Pamiętam też, to była faradia, jak to wchodziło nas do Polski, te odtwarzacze przenośne DVD. No ale to jest fajna rzecz też, bo faktycznie jedziecie gdzieś, nudzicie się i no co teraz zrobić? No, może obejrzę film. No to wyjmujecie sobie z plecaka czy z torby, już nieważne, odtwarzacz, przenośny odtwarzacz DVD i sobie oglądacie przez ten czas, gdzie jedziecie na jakąś wycieczkę, czy z rodziną, czy tam, nie wiem, tam nieważne. To jest też fajna rzecz. Fajna taka rzecz, taka przenośna tego typu. Warte jest takie mieć też w zaciszu domowym takie urządzonko. Akurat patrzę na takie ceny, to nie są. Wiadomo, tym ma więcej pierdół takich, to tym droższe, tak jak każdy sprzęt jest. No ale tak, na granicy fajne są, śmieszne te są takie rzeczy. Teraz wiadomo, tablety, bo są teraz modne tablety, niż przenośny DVD. To teraz pierwsze miejsce to jest tablet. Tablet, smartfon, takiego typu. A przedtem to było tak, że jak weszło tu do Polski te odtwarzacze przenośne, no to też ludzie to kupowali, bo to już była dobra rzecz. No przy okazji można nie wiem, nie wszyscy chyba, ale niektóre były odtwarzacze przenośne, że można było podpiąć pod telewizor, pamiętam. Nie wszystkie modele na pewno, bo jak wchodziło, teraz na pewno wszystkie modele można podpinać pod telewizor, to wszystko. Ale to też jeszcze pamiętam i do dziś będę pamiętał. Jeszcze w sklepach to jest. Jeszcze też ludzie to chętnie jakoś kupują. Nie tak jak kiedyś, ale i tak kupują to. Bo to jest też fajna rzecz. W ogóle ze sprzętu elektronicznym to są w ogóle fajne rzeczy teraz co. Tak popatrzyłem sobie na Saturnie, czy MediaMarkt, czy Artdom Euro AGD. No to tam fajne są w ogóle rzeczy elektroniczne. Telewizory, nie telewizory. To są wszystkie fajne rzeczy, które warto sobie kupić. No wiadomo, nie każdy jest komu stać, żeby kupić na przykład za 400 zł, nie wiem co tam, odtwarzacz czy coś tego typu. No wiadomo, u nas w Polsce kryzys, a kto kryzys tworzy, no wiadomo. Ludzie sami nie chcą iść do pracy, tylko wolą siedzieć w domu. Tak jak mówiłem wcześniej w filmikach, zamiast szukać pracy i zarobić sobie pieniądze na jakieś właśnie tego typu, no to ludziom się niektórym nie chce iść do pracy. No i dlatego tak się u nas w Polsce zaczyna robić bieda, a pracy jest po to. Tylko trzeba chcieć znaleźć i mieć chęć i wiarę w sobie, żeby znaleźć pracę. Ale to zostańmy. Zostawiamy ten temat, bo to jest nie temat o pracach, tylko o sprzętach elektronicznych, o odtwarzaczach przenośnych DVD. Jak pamiętacie, to piszcie to, komu się to w ogóle podobało, czy to było warte kupowania kiedyś, czy teraz, co jest pomiędzy tym, a tym jest warte teraz. Nie mówię już o wcześniej, tylko już teraz. Co jest warte kupić za te same pieniądze. To czekam na wasze takie, na takie rozmowy. Właśnie dlatego lubię takie rozmowy wpuszczać
filmiki, bo po prostu lubię takie, niż robić jakieś głupie filmiki, jak niektórzy to robią. Pozdro i czekam na pozdrowienia.